Zobaczymy, co tam się dzieje. Chodźcie, dzieci, zobaczymy. O nie! Przykleiło się. Nadia od rana koloruje. Szymuś bawi się pociągami. A ja sikam. A Ania sika. Nie będziemy pokazywać. I teraz trzymajcie się, bo będę odjeżdżał muwerem. Ja tutaj moje stanowisko. Tak, Kasia tutaj pracuje. Będzie sobie coś robić. Szukasz, Kasia, atrakcji w Zakopanem? No jeszcze nie. A mam internet? Bo nie pytałem w recepcji. Ja też nie wiem. Czyli nie mamy internetu na polu kempingowym. Jeszcze, na razie. Będziemy musieli się dowiedzieć, co z internetem. Tutaj mam wkrętarkę od Kamila i podnoszę podpory. Tak to się robi. Tutaj jest taka śruba. I już. I tak muszę podnieść 4. Sorry, że was uderzyłem. Teraz wam pokażę jeszcze coś. Tutaj jesteśmy z przodu i żeby odkręcić przednie podpory, trzeba włożyć tutaj klucz albo wkrętarkę tutaj. I tu jest taka długa, długa śruba. I tak podnosimy. Dobra, i z drugiej strony też jest taki otwór tutaj. Trzeba sobie trafić. Oj, przepraszam, Kamil, ale mocna ta wkrętarka. I teraz, moi drodzy, biorę mover, który jest tutaj, to znaczy pilot od movera. Jest taki sam jak mój, więc nie będę miał problemów. Tu jest kluczyk i dopychamy wałek do koła. Tutaj trzeba zahaczyć i przekręcić tak, żeby te wałki dotknęły. Ale to wy już wiecie, pokazuję tak dla nowych widzów. I teraz włączam i jedziemy. Dwa razy, jeden raz, drugi raz. I do przodu. Dzieci, trzymajcie się, jedziemy! Hamulec ręczny spuszczamy. A czemu nie chce jechać? Kasia, mam prośbę, zobacz jakie jest napięcie tam na akumulatorze. Pod stołem jest miernik. Jakbyś odczytała tą wartość? Pod stołem. Pod stołem, na czerwono świeci. 12,7. 12,7, czyli mover powinien działać przy takim napięciu. Jeszcze raz. Raz i dwa. Jedziemy do przodu. No i nie działa, moi drodzy. A odciągnę wałki i zobaczymy, czy się kręcą na luzaka. Też nie. Czyli coś jest, jakiś błąd w module chyba. Dobra, już wiem chyba, bo moduł w ogóle nie działa. Tak jakby nie było w nim napięcia. A nie ma w nim napięcia dlatego, ponieważ ja nie włączyłem go tutaj. Teraz powinno działać. Ja zawsze mam ten pstryczek włączony, dlatego o nim zapomniałem w tym momencie. Kamil go wyłącza za każdym razem pewnie. I teraz sprawdźmy. No i działa. Czyli mój błąd, przepraszam wszystkich. Tutaj trzeba było włączyć pstryczkiem. Dobra, rodzinka, trzymajcie się. Jedziemy muwerem. Co, Kasia? Grzać? Możesz, na gazie, no. Grzej. I jedziemy. To samo co u mnie, więc jest fajnie. Koniec ustawiania. Myślę, że jest dobrze. Zaciągam ręczny i teraz muszę wypoziomować. Tutaj Kasia mi podała taką poziomiczkę i za pomocą tej poziomiczki ustalę poziom. Tylko gdzie ją położyć? Tutaj może. Jak widzicie, przód przyczepy jest troszeczkę za wysoko, to obniżamy to na kółeczku. Dobra, najlepiej chyba tą poziomiczkę położyć w domu, na podłodze. I jak tam? I mamy prawie prosto, niech zostanie, dobra. A tutaj trochę krzywo, ale już mi się nie chce na klina najeżdżać. Kasia, czujesz, że lecisz na prawo albo na lewo? Nie, nie widzę. Nie, jest prosto, nie? W miarę. Dobra, nie chcę mi się na klina najeżdżać. Dobrze jest. I teraz rozstawiam podpory. Jak widzicie, jest dosyć wysoko, mam nadzieję, że starczą. W ogóle zobaczymy, jakie one są długie.
Znowu uderzyłem. Kurczę, to jest naprawdę silne. Trzeba uważać. Jak widzicie, starczą. Także przepraszam, Kamil, że tak ci obijam przyczepę. Tu już zrobię delikatnie. Dobra. Podłączyłem gniazdko i z tej strony mamy już zwykłe wejście na zwykłą wtyczkę. Tak to wygląda. I mamy. Teraz zostało mi tylko samochód przeparkować. I tak to teraz wygląda, ale widzę, że Kasia się nauczyła rozpalać piecyk gazowy, bo leci dymek z komina. A nasze drugie śniadanie będzie polegało na tym, że mamy zjeść tego całego arbuza. Tak, więc Kasia ma nóż. Kroimy. Jak widzicie, u nas jest zawsze głośno. Nie, Nadinka? U nas w domu jest zawsze głośno, więc tak po 12 już jesteśmy zmęczeni. Ale jest jeszcze 11. A my dzisiaj od 7 poszujemy. Tak. Nadia pierwsza wstała. Kto tak czasnął? Uważajcie. Spokojnie, to nie nasze. To trzeba oddać. Ale ostry nóż. Zawsze mi się podobają te plastikowe kieliszki karawaningowe. Są naprawdę świetne. Zobaczcie, plastik. Plastik. Mogę plastik? No możesz, takie kieliszki to ja mogę dzieciom dawać. Jaki dźwięk, nie? Fajne. Także do domu możecie kupić takie kieliszki, bo wam dzieci wtedy nie stuką. Tam ma kieliszko. Pstryk i już. Jaki słodziutki. Jest bardzo słodki. Kasia, gdzie kupiłaś go? Tabletka. Biedronce. Biedronce. I już mam sprawdzone właśnie. Arbuzy tylko z Biedronki są najsłodsze. Słodkie. No. Jakoś ostatnio mi się ciągle. Także polecamy Biedronkę. Jaki dobry. Teraz chcemy włączyć bajeczkę, więc nic tutaj nie odbiera, więc damy automatyczne wyszukiwanie. Zobaczymy, czy coś znajdzie. Jest szukanie. Szukanie, szukanie. Szukanie, szukanie. Tak się szuka właśnie kanałów. Jeszcze raz. Automatyczne wyszukiwanie, jeszcze raz. Kraj Rzeczpospolita i jedziemy z koksem. Nie, nie zwykaj, to nie jest dotykowy, Nadia. Ale ja też. Jak widzicie, nie mamy śniegu na dworze, ale mamy śnieg w telewizorze. Słuchajcie, i znaleźliśmy różne kanały. Mamy TVP Trwam i TVP ABC na 38. Tak to wygląda. Rodzina leży i ogląda. Ej, Shimmer i Shine! Shimmer i Shine! Obejrzymy sobie jedną bajeczkę i idziemy na spacer, nie dzieci? Tak. Zobaczymy z daleka Krokiew, wielką Krokiew. Wózek już mamy gotowy, wybieramy się na spacer. Sanki też wzięliśmy, ale śniegu nie ma. Ale tam jest śnieg, jak widzicie, te białe to jest śnieg, może tam kiedyś pójdziemy. Zamykamy przyczepę. Kasia nie domknęłaś. O, teraz. Zamykamy przyczepę. Tak i tak. Nie. Muszę się nauczyć. Tak i tak. I już. Brygada, idziemy. Co? I nie mogę się zapiąć. No bo ja nie umiem. Słuchajcie, jesteśmy na Krupówkach. I tutaj się gdzieś zgubiło jakieś dziecko. To jest moje? Ja już wracam do domu. Ania wraca do domu, bo Krupówki nam się nie podobają. Znaczy Ani się nie podobają. Czemu ci się Krupówki nie podobają? Zupkę. Ona chce zupkę, jesteśmy głodni. Dobra. Tu Ania, zobacz, coś tam jest. Co tam jest? O, strumyk! Strumyk płynie. Chodź na mostek, Ania, tam jest mostek, chodź. Wchodzimy na mostek. Ogólnie dzisiaj zimno, mamy 5,5 stopnia i pada śnieg, jak widzicie. Szymuś się dorwał do jakiegoś pana. Co tam ma? A co mu robiłeś przed chwilą? No pokaż, jak dubałeś w nosie. A to jest telefon. Nie dub w nosie, bo śnie w nosie.
O, teraz widać, jak leci śnieg. Zobaczcie, Ania na język łapie śnieg. A tu wam pokażę, jakie płatki lecą. Takie mamy płatki. Idziemy po pizzę. Wszystkie dzieci głodne. Dopiero co śniadanie zjedliśmy, a już wszyscy głodni. Wracamy, niania. Wróciliśmy z miasta. Troszeczkę było nudno. No, i dzieciom się bardzo trochę nie podobało, że tak powiem. Ale po drodze dostałem hasło do sieci. Nie będę wam zdradzał, bo to jesteśmy w Polsce. Więc wpisujemy. No kurczę, jaki tu słaby sygnał, zobaczcie. Camping. Szymuś, co ty tak krzyczysz? Pieska udaje. Dobra, camping. Połącz, wpisujemy. Hasło wpisane, klikam dalej i sprawdzimy, jaka jest szybkość. Słuchajcie, zrobiłem speed test i nawet jest brak danych, czyli internet jest tak słaby, że nawet baner się ładuje po prostu pół wieku. Zobaczcie, włączyłem YouTube'a i ładuje się wieki. Dobra, nieważne, że internet słaby, najwyżej nie wrzucę vloga na kanał. A teraz zajadamy zupkę. Kasia, jaka to? Kalafiorowa z grzankami. Kalafiorowa z grzankami. Tak. To Nadzi, a to Ani. Teraz widać, jak krzywo jest przyczepa. Zupa się wylewa. Także macie taki sposób. Jak nie wiecie, albo nie macie poziomicy, to sobie zupy albo wody nalejcie do talerza i będziecie wiedzieć, czy przyczepa jest prosta. Także jest do poprawki. Będę musiał najechać na klin albo na jakąś deseczkę. Nie? Nie, po prostu za dużo zupy. Po prostu za dużo zupy, no też tak może być. Kasia śpi, ja dopiero wstałem. Zobaczcie teraz. Po dwóch dniach już mamy kasetę do opróżnienia. Świeci się lampka na czerwono, co oznacza, że już nie można siusiać. Także idę wymienić kasetę. Tutaj zamykam. Tak jest otwarte, tak jest zamknięte. I powiem wam, dlaczego tak szybko się stało, że kasetę już mamy do wymiany. Ponieważ ten pstryczek bardzo ciekawi dzieci i one uwielbiają tutaj spłukiwać tą wodę. A jak uwielbiają spłukiwać, to po prostu wystarczy, że sobie tutaj klikają i ta woda po prostu tutaj leci. I chyba wolę mieć ręczne spłukiwanie, bo wtedy te dzieci jakoś mniej tej wody spłukują. Szukam zlewni do WC i chyba znalazłem. Tutaj widzicie te umywalki, co wam pokazywałem. Idzie się prosto i tutaj jest takie pomieszczenie. Tutaj mają węgiel. A tu się wchodzi. I tu jest zlewnia, ta dziura. Tak myślę. Zrzut toalet chemicznych. Nawet śmierdzi zrzutem. Tak to wygląda. Kaseta WC jest tutaj. Naciska się. Się otwiera, ale jest zakluczone. Czarny klucz od wszystkiego. Aha, tu się naciska. Czyli nie trzeba klucza. Tutaj trzeba było nacisnąć, dobra. To jest do napełniania spłuczki. Na razie zostawimy. I zobaczymy, czy się robi to tak samo. Ubiorę rękawiczki. Jedziemy z koksem. Tu się podnosi do góry. I się wysuwa. I kaseta wygląda tak. Jaka duża. Taka kaseta. Widać, że 20 litrów. Tutaj w środku jest fajna miarka, że widzimy, ile jest wody w spłuczce. Jak widzicie, mam połowę wody w spłuczce. Tu się napełnia wodę w spłuczce. No i tu są jakieś takie klapeczki. Ale nie wiem dlaczego. Jestem już w środku, ale oszczędzę wam widoku wylewania kasety. Powiem wam tylko, że podczas wylewania trzeba mieć naciśnięty ten przycisk. To jest odpowietrzanie zbiorniczka. Znaczy tego zbiornika. Tutaj się zasysa powietrze i lepiej się wylewa. Po prostu nie żyga tak na boki. Tutaj jest szlauf, ale chyba nie ma w nim wody. O nie, zobaczcie, jest woda. Okej, fajnie, czyściutko. Można po sobie posprzątać. I tak to wygląda. Z Zakopanem. Kamil chyba nie używa płynu, tylko wrzuca tabletki do WC. Zaraz wam pokażę. I wsuwamy. I zamykamy. Jeszcze to, żeby się nie zgubiło. I mamy gotowe. Aha, wiecie co jest inne niż u mnie? Że trzeba otwierać to dwoma rękami, bo jak tutaj naciśniesz, to nie otworzysz. Jak na dole naciśniesz, to nie otworzysz. I to jest chyba takie zabezpieczenie przed dziećmi, że musisz dwoma rękami. Pokażę wam.
I dopiero teraz macie otwarte. Tutaj są dwa zameczki. Jeden i drugi. Także no, może trochę utrudnia sprawę, ale przed dziećmi może fajne. I teraz po wymianie kasety zobaczymy, czy się świeci na zielono. Jak ja to otworzę... Aha, tu się nie będzie świecić na zielono. Dopiero się świeci na czerwono, jak jest pełne. Widzicie, jak łatwo spłukiwać wodę? Dlatego dzieci uwielbiają tutaj puszczać mi wodę. Dlatego tak szybko się uzupełnia. A teraz pokażę wam te tabletki. Tu jest płyn do spłuczki, a tabletki do WC wyglądają tak. Można by było je gdzieś bardziej schować przed dziećmi, ale na razie są tutaj i wyglądają one tak. I to jest chyba samorozpuszczalne, więc wrzucam po prostu taką tabletkę do środka i powinna się rozpuścić. Ok. Tutaj jest taki mechanizm, żeby się nie otwierały. To jest taki bolec, a tu jest takie coś. Ogólnie łazieneczka bardzo fajna. Fajnie się korzysta, super, naprawdę. Kasia już się tutaj zadomowiła. Z kosmetykami. Suszarka. Duże lustro, drugie. Tak to wygląda. Aha, włącza się światło tutaj. Szukałem tego. Dzieci czytają książkę, a ja wyciągam sprzęt do zrobienia pizzy, ponieważ jak wiecie, tutaj nie ma piekarnika, już to mówiłem. Ogólnie zauważyłem, że w tych nowych przyczepach nie robią już piekarników, a szkoda, bo to się dosyć przydaje. Teraz chcemy sobie odgrzać pizzę. I Kamil ma tutaj takie urządzenie i mam nadzieję, że za pomocą tego uda się to zrobić. To jest taki opiekacz firmy King Grill. Tutaj z boku trzeba odczepić taki zaczep w tą stronę. I tam jest taki haczyk i to się teraz otwiera. I tak to wygląda. No położymy tutaj pizzę, zamkniemy ją, no i zobaczymy, jak nam wyjdzie. Ania, co ty na to? Tutaj pizzę położymy, zamkniemy i zrobimy sobie takiego gofra. Myje się najpierw. Gofra. Nie gofra, pizzę gofra. To gofra pizzę. Tak? Dobra. Dobra, włączyłem. Power się świeci. Zielony się świeci na maksa. Damy. No i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Na czas grzania zamknę to. Dzieci otwierają pizzę. Ale ja to otworzę. Pisza, pisza. Mamy pizzę otworzoną. I teraz, no to idź umyj rączki, Szymuś. A ja włożę tą pizzę tu. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tata, ja sam. A nie, ja bym ją przekroił na dwie połówki, bo się nie mieści. Pierwsza. Wyglądają jak księżyce. No. Jakby to zrobić? I druga. Ja zamknę. Słuchajcie, zamkniemy to. Uważaj, bo jest bardzo gorące. O, cię kręca, aż skrzypi. A może trochę zmniejszymy temperaturę? Jak widzicie, robi się. A otwórz, ja chcę zobaczyć. Nie, nie, za chwilę. Musi się przypiec. Zobaczymy, co tam się dzieje? Chodźcie, dzieci, zobaczymy. O nie! Przykleiło się. Dobra, jeszcze. Jeszcze chwilkę. Tam to zrobimy, jak się przykleiło. Nie wiem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No lepsza taka pizza niż żadna. Tata, tam co? Widać. Tu widać ser. Zobaczyć. To widać. W ogóle tu jest taki spuścik na olej. Zobaczcie, tutaj tłuszcz. Jakbyśmy kiełbaski robili, to tłuszcz będzie tutaj spływał. Tata, spływa już. Nam ser, zobaczcie. Ale to tata, nic. Już, już. No już, już. Zobaczymy, co z tego wychodzi. Uwaga, Szymuś, gorące. Coś takiego. Ja bym jeszcze Ania przytrzymał. Nie. Poczekaj, no jest fajne, tylko jeszcze. Musi być chrupiące. Mogę to na telefonie? Możesz. Nadia polubiła kolorowanie w paincie. I zobaczcie, co Nadia narysowała. Przepiękne. To jest słoneczko, tu kwiatek, tu trawka. A tymczasem... Mogę zobaczyć? Ja się spieszę trochę, bo nasza pizza jest już gotowa. Nadia, pokaż jej, bo ona się już nie może doczekać.
Zobaczcie, jakie to jest chrupiące, fajne. Super, wyciągamy. I tak, i to. Szymuj, gorące, nie dotykaj. No. Wow, pstryk i już mamy. Ale fajne wyszło. Tutaj trochę do umycia będzie, ale ogólnie fajnie to wyszło. Czekajcie, wyciągniemy ten serek. Serek wyciągniemy, tu nasmarujemy. Dobra, wyłączę najpierw to, żeby już nikt się nie oparzył. Na zero. I zamykamy przed dziećmi, żeby rączki nie położyły. I kroimy naszą Giuseppę. Ale pycha, normalnie niesamowita. Zobaczcie, jak od tyłu się przypiekła pięknie. Szymuś, bardzo gorące, uważajcie, naprawdę jest mega gorące. Tata, mogę zobaczyć, jak jest na dole? No tak. Ale gorąca, ała. A jak... Dobra, no to co? Smacznego wam wszystkim. Zobaczcie, jak fajnie nam wyszła. Tata, myjemy kolację, a potem jedziemy do Biedronki, bo nie mamy płynu do naczyń. A jak zjemy to nową, nam kupi. Tak, kupię wam drugą. Tak, będziemy tutaj robić. Także jak widzicie, w takim urządzeniu można pizzę fajnie zrobić. Na takiego gofra. Dzieci, pojedliście pizzy? Dobra. Mi trochę mało, więc sobie robię tutaj jeszcze takie zapiekaneczki. Z serem i z szynką. Jest godzina 20, ja teraz jadę na zakupy do Biedronki, ale coś wam pokażę, bo jak wychodziłem, to włączyłem sobie tutaj lampkę, zobaczcie, pstryk i mamy podświetlany stopień, tabert i tak świeci ta lampka LED-owa. Jest naprawdę mocna. A druga opcja to jest taka, że na ruch. Tutaj włączamy czujnik ruchu i teraz nam lampka powinna zgasnąć i jak wrócę, to powinna się zapalić. Więc jadę na zakupy. Byłem jeszcze w sanitariatach i lampka się zgasiła, więc teraz podejdę, zobaczymy, czy się zapali. O, zapaliła się. Czyli tak to działa. Podszedłem, no nie, no ile to jest? 1,5 metra, metr, półtora i się zapaliła.